Witam Was w nowym 2022 roku. Będzie to rok trików z piłką i dlatego w dzisiejszym poradniku pokażę Wam zagranie, które może zrobić każdy. I będzie to najprostsza sztuczka na tym kanale. Dzisiejsze zagranie pokażę Wam w dwóch wersjach. Efektowne, mocno złożone i z pewnością zaskoczysz tym trikiem, tą sekwencją trików swoich znajomych. Nowością w moich poradnikach będzie określanie poziomu trudności trików za pomocą gwiazdek. Pierwsza wersja będzie miała jedną gwiazdkę, czyli oznacza to, że każdy z marszu powinien to szybko opanować. Im trudniejszy trik i wymagający więcej podstaw, tym więcej gwiazdek. Będziecie mieli też te gwiazdki na miniaturkach, więc już na samym starcie będziecie wiedzieć, z jak trudnym trikiem macie do czynienia. Co myślicie o tej nowości? Dajcie znać w komentarzach. Druga wersja, wersja dla koksów, różni się ona zakończeniem, takim pięknym wybiciem. Ten ostatni trik wymaga trochę koordynacji i dłuższych treningów, więc dlatego ma dwie gwiazdki. Mają one podobny początek, więc zacznijmy od fundamentów. Pierwszym etapem będzie odpowiednie ułożenie się do piłki. Jeśli jesteś prawonożny, piłka powinna być po twojej lewej stronie. Złap piłkę po ukosie, podeszwą i przeciągnij piłkę po ziemi tak, by przeleciała po lewej stronie twojej lewej stopy. Brzmi skomplikowanie, ale wygląda prościej. Prawa noga idzie do tyłu, łukiem po twojej prawej stronie i jednocześnie robisz krok do tyłu. No i na koniec, lekko przysiadając, złap piłkę swoim piszczelem. Piłka powinna toczyć się w kontrolowany przez ciebie sposób, więc na początku spróbuj robić to powoli i potem z próby na próbę staraj się to robić szybciej, ale pamiętaj, w kontrolowany sposób. Zwróć uwagę na to, jak leci piłka i jak układam prawą nogę. Często spotykam się z następującymi błędami na moich warsztatach jak te. Nie idź nogą za piłką, unikaj przyciągania piłki na bok. Nie przeciągaj piłki lewą nogą, chociaż to akurat nie jest jakiś duży błąd. No i na koniec nie przeciągaj piłki prosto na nogę. Jest to wersja mocno uproszczona, więc postarajcie się zrobić tak, by piłka omijała ciebie z lewej strony, a noga, tak jak wcześniej mówiłem, z prawej strony. I chciałbym, byśmy uzyskali właśnie taki efekt. Czas na drugi etap. Drugim etapem będzie położenie nogi i ręki. Nie i ręki, tylko i ręki. I ważna sprawa, słuchajcie, jeśli masz piłkę pod prawą nogą, to kładziesz prawą rękę, a lewą nogę przesuwasz na bok. To otworzy drogę dla twojej piłki, którą wypuścisz do przodu w następnym etapie. Jeśli masz piłkę pod prawą nogą, nie kładź lewej ręki. To jest dosyć duży błąd, no w tym przypadku nie ma już dla ciebie ratunku. Czyli tak wygląda drugi etap, prawa noga pod piłką, kładziemy prawą rękę, lewa noga idzie na bok. Idziemy dalej. Pora na wyprowadzenie piłki. To jest najtrudniejszy etap, ale jak najbardziej wykonalny, nie zrażajcie się. Za pomocą piszczela wypuść piłkę przed siebie w taki sposób, by płynnie przeleciała ona po całej długości twojego piszczela. Potem zrób kółko, rotując nogę w kolanie i złap piłkę stopą. Przy całej tej choreografii ciężar ciała trzyma się na prawej ręce i lewej stopie, a tyłek jest podniesiony, nie siedzimy. Przy robieniu kółek możesz położyć stopę na ziemi lub machać nogą w powietrzu, tu już jak wolisz. Pamiętaj tylko, by robić kółka za pomocą kolana. Błędnym wykonaniem jest siadanie na ziemię podczas wypychania piłki oraz położenie obu rąk, przybranie takiej dziwnej pozycji, przechylając się do przodu i na siłę staranie się wypychania piłki. Ciężar jest na prawej ręce i na lewej nodze. Przechyl się lekko do tyłu i wtedy swobodnie wypuścisz piłkę. Po tym etapie jest już z górki. Teraz przyciągamy piłkę do siebie i łapiemy między kolana. Przyciągnij piłkę do siebie, złap ją między kolana, potem wstań, ale tak, by obie stopy były na ziemi, czyli wstajesz tak z przysiadu. Przy czym mocno trzymaj piłkę między kolanami, by ci nie wypadła. Jest to dosyć proste, nie ma co tu dużo tłumaczyć. Lecimy do następnego etapu. No i to jest ostatni etap w tej wersji podstawowej. Kiedy już powstaniesz, wstań, powiedz, nie jestem sam. Puść piłkę między kostki, puszczając jedną nogą ciężar nacisku na piłkę. Czyli puszczasz piłkę z między kolan i łapiesz ją z powrotem między kostki. Złap ją tak, by nie dotknęła ona mocno ziemi. Nie ma oszukiwania, jak piłka odbije się wyraźnie od ziemi, robisz wszystko od początku, nie ma przebacz. I na koniec skok radości, czyli trzymając piłkę między kostkami, wyrzuć ją przed siebie i złap ją w ręce. I mamy to, zrobiłeś freestyle'owy trik, jesteś freestylerem, gratulacje! I nie zwalniamy tempa, ruszamy do wersji dla początkujących koksów. Z pięknym i efektownym wybiciem. Jeśli zrobiłeś już ten pierwszy etap, bez wahania możesz się już zabierać za ten. Robimy wszystko niezmiennie aż do czwartego etapu. Kiedy będziesz do siebie przeciągał piłkę, złap ją nie między kolana, ale pod jedno kolano. Tak byś mógł ją mocno i stabilnie trzymać. Teraz musisz zrobić dosyć skomplikowaną sekwencję ruchów. Mianowicie, połóż prawą rękę, podnieś tyłek do góry, lewą nogę
Połóż na drugą stronę, tak by w linii prostej była na wysokości twojej ręki. I to na ręce i lewej nodze będziesz trzymał cały ciężar swojego ciała w takim ukośnym położeniu, więc musisz się czuć stabilnie. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale musisz w miarę stabilnie się czuć w tej pozycji. Podnieś się do góry i bardzo ważna sprawa. Skręć się w tułowiu, tak byś patrzył się do tyłu, w kierunku piłki. Czyli jeszcze raz, prawa ręka, lewa noga, podnieś się, patrz się na piłkę i na koniec wyprostuj nogę. Będzie ona działać jak taka katapulta. Największym błędem jest obracanie się w taki sposób i opieranie się na obu rękach. Pamiętaj, że lewa ręka jest w górze, a głowa skierowana w kierunku piłki. Jak obrócisz się, tak jak pokazuję teraz, no to nic z twojego efektownego wybicia. Im mocniej, szybciej wstaniesz i mocniej wyprostujesz nogę, tym wyżej wyleci piłka. I tak oto mamy bardzo fajne dwa zagrania. Dla podsumowania przyjrzyj się na koniec, jak one wyglądają. Napiszcie w komentarzach, którą wersję opanowaliście, pierwszą, czy może obie. I jesteście już początkującymi koksami. A ja Wam dziękuję za udział i wspólną naukę trików. Był to pierwszy poradnik w tym roku. Jeśli chcesz zacząć przygodę z freestyle football i chcesz wykonywać zjawiskowe triki, to jest postanowienie na Twój nowy rok, to jesteś w idealnym miejscu. Razem ze mną przejdziesz przez poziom początkujący, średnio zaawansowany, aż staniesz się zaawansowanym freestylerem. Co należy robić, by to osiągnąć? Subskrybuj kanał, śledź moje poradniki. Jeśli chcesz się podzielić swoimi efektami lub zadać więcej pytań odnośnie trików, wpadnij na naszą grupkę facebookową. Tam pokazujemy swoje triki, możesz tam pokazać filmik, jak wykonujesz swoje sztuczki. Ja jestem tam aktywny i z chęcią daję porady do trików. Więc grupa JF Jazz Freestyle serdecznie zapraszam. Uczył Was jak zwykle Brzezik. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Eldo!